Dzień dobry. Bardzo serdecznie witam Państwa w imieniu całego zespołu Iławskiego Centrum Kultury. Szanowni Państwo, mamy długi weekend majowy. Bardzo chcielibyśmy spędzać ten czas z Państwem. Jest nam trochę smutno, ponieważ przez wiele ostatnich tygodni pracowaliśmy nad wydarzeniami, na które chcieliśmy Państwa zaprosić. Z uwagi na zaistniałą sytuację, nie mogą być Państwo naszymi gośćmi na wydarzeniach w amfiteatrze, kinoteatrze, na placu przed kinoteatrem, ale mogą Państwo zostać w domach i zaprosić Iławskie Centrum Kultury do swoich domów. Od 12 marca jesteśmy w sieci. Dostosowaliśmy naszą ofertę do zaistniałej sytuacji. Udostępniamy szereg zajęć kulturalnych na fanpage'u Iławskiego Centrum Kultury. Również projekt Majówka 2020 został przygotowany w formule online. Już wczoraj udostępniliśmy Państwu bogatą galerię historycznych fotografii prezentujących pochody pierwszomajowe, które odbywały się w Iławie. Zachęcamy Państwa do komentowania zdjęć i do podzielenia się z innymi oglądającymi perełkami fotograficznymi z własnych domowych kolekcji. Dziękujemy tym z Państwa, którzy już zostawili komentarze i zdjęcia. Wczoraj przed odbiornikami, przed komputerami i smartfonami dość liczną publiczność zgromadziła pani Helena Piotrowska, olsztyńska pisarka, która poprowadziła spotkanie pod tytułem Pochodów pierwszomajowych już nie ma, folklor był, jest i będzie. Pani Helena opowiadała o pochodach pierwszomajowych przez pryzmat doświadczeń tancerki, młodej tancerki zespołu ludowego. Dopełnieniem spotkania z panią Heleną jest artykuł, który ukazał się na kulturalnym portalu Gazety Olsztyńskiej. Tak, proszę Państwa, piszą o nas, jest nam bardzo miło, piszą o spotkaniu z panią Heleną i o Iławskim Centrum Kultury. Link do artykułu mogą Państwo znaleźć na fanpage'u Iławskiego Centrum Kultury. Wczoraj udostępniliśmy również inne zadania aktywizujące społeczeństwo. Dotyczą one 16. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Udostępniliśmy również działania w programie Niepodległa i zachęcamy wszystkich do aktywności. Dzisiaj odbyło się spotkanie z panem Marcinem Michalskim. Pan Marcin, historyk Szkoły Podstawowej nr 1, mówił o roli symboli narodowych w naszym kraju. Zachęcił gości spotkania do dyskusji. Bardzo za to spotkanie wszystkim dziękujemy. Przed nami kolejne piękne wydarzenia. Dzisiaj prowadzą dla Państwa również ciekawe akcje Iławscy harcerze i na ich portalach społecznościowych i fanpage'ach można znaleźć więcej informacji na ten temat. Jutro 3 maja. Rozpoczniemy bardzo uroczyście. O godzinie 11:30 udostępnimy na fanpage'u Iławskiego Centrum Kultury transmisję mszy w intencji ojczyzny, która zostanie odprawiona w Kościele Przemienienia Pańskiego. O godzinie 13:00 kolejny uroczysty moment, moment złożenia kwiatów pod tablicą na Iławskim Ratuszu przez przedstawicieli władz samorządowych w naszym mieście. Iławskie Centrum Kultury również tam będzie. Zadbamy o relację fotograficzną i podzielimy się nią z Państwem. O godzinie 14:00 akcent muzyczny. Koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej w Iławie, a całość zamknie spotkanie z panem Darkiem Paczkowskim, historykiem, miłośnikiem regionu, praktykującym nauczycielem i przewodnikiem turystycznym. Pan Darek zaprezentuje nam temat
Historia Konstytucji 3 maja. Zapraszamy serdecznie. Szanowni Państwo, projekt Majówka 2020 nie mógłby odbyć się bez zaangażowania wielu osób indywidualnych i bez pomocy instytucjonalnej. Bardzo gorąco za każdy przejaw zaangażowania dziękuję. Dziękuję również pracownikom Iławskiego Centrum Kultury, którzy aktywnie działają w ten świąteczny czas. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. W imieniu organizatorów całego przedsięwzięcia zachęcam Państwa do wzięcia udziału w naszych kolejnych wydarzeniach, a także do odtwarzania tego, co już się odbyło. Wszystko jest dostępne na naszym fanpage'u i na kanale internetowym YouTube Iławskiego Centrum Kultury. Życzę Państwu miłej majówki, miłego czasu. Zostańcie w domach i zaproście do swoich domów Iławskie Centrum Kultury. Dziękuję.